Wprawdzie Dzień Dziecka dopiero jutro, ale w Ustroniu już w środę 30 maja w związku z tym wydarzeniem zorganizowano dla dzieci z ustrońskich szkół spotkanie pod znakiem sportu. Na terenie KS Kuźnia Ustroń miały miejsce różnego rodzaju zabawy i zawody. Jednym z ważniejszych wydarzeń był wyjątkowy mecz dzieci kontra dorośli. W drużynie dzieci mamy reprezentantów z wszystkich naszych ustrońskich szkół podstawowych, a w drużynie dorosłych mamy reprezentantów, są to ważne osobistości, znane osoby z życia miasta i nie tylko. Jest z nami burmistrz miasta, jest przewodniczący rady, jest komendant policji w Ustroniu, są przedstawiciele klubu sportowego KS Kuźnia i przedstawiciele trzeciego organizatora tego ważnego wydarzenia, Akademii Esprit. Co ważne, tutaj trenerem drużyny dzieci jest Kajetan Kajetanowicz. Mamy też innych rajdowców, którzy biorą udział tutaj w tym wydarzeniu. Są to bracia Szeja, czyli też znani rajdowcy. Nie był to standardowy mecz, bo trwał 20 minut, ale zawodnicy walczyli do ostatniej bramki przy głośnym wsparciu publiczności. Po tych aktywnościach, które miały okazję tutaj przeżyć, mogą sobie w końcu usiąść na trybunach, nowych trybunach w Ustroniu i kibicować i jednej i drugiej drużynie. Także dopisują humory, dopisują kibice, dopisuje pogoda, w ogóle jest świetnie, także nic tylko świętować Dzień Dziecka. Po zaciętej rywalizacji w pełnym słońcu wygrała drużyna dzieci, której trenerem był Kajetan Kajetanowicz. Bardzo dobrze grają i jestem zaskoczony, zwłaszcza na ataku. Jest tam kilku takich chłopaków i jestem zadowolony, że nie wszyscy właśnie poszli od razu na atak, tylko się podzielili zadaniami. Ja przyznam, że nie za bardzo się znam na piłce. Poza tym miałem tak krótko, tak mało czasu, żeby się z nimi przed meczem dogadać, że nawet wszystkiego po prostu nie ustaliliśmy. Okej, czasami graliśmy tam 12. 13. Drużyna dorosłych musiała pogodzić się z druzgocącą porażką. No niestety, no to jest taka dla nas lekcja na przyszłość, żeby jednak trochę może więcej trenować i ćwiczyć, żeby z dziećmi nawiązać równorzędną co najmniej walkę. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.